Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Dwudziestoośmioletnia kobieta spowodowała w środowy wieczór dwie kolizje. Do zdarzeń doszło, ponieważ zdecydowała się wsiąść za kierownicę, mając niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Do pierwszego zdarzenia doszło przy ulicy Staszica. Kierująca, kompletnie pijana 28-latka, chciała wycofać auto z bramy wjazdowej na posesję, ale nie zauważyła lub zignorowała stojący na ulicy samochód i oczywiście w niego uderzyła. Nie przejęła się zbytnio tym faktem oraz tym, że monitoring zarejestrował zdarzenie. Po kolizji odjechała, ale za kilka minut doprowadziła do kolejnej kolizji, tym razem przy ulicy Jagiełły. Stąd również niezrażona demolką beztrosko odjechała. Policja bardzo szybko ustaliła, kto kierował Oplem taranującym inne pojazdy. 28-latka straciła prawo jazdy, ale to nie koniec. Niebawem stanie przed sądem.